No cześć. Często mnie o to pytacie. Pytacie mnie właśnie o tego Threadrippera. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowałem dla was coś... Strasznie mi się to odbija tutaj. W każdym razie, dzisiaj przygotowałem dla was film na temat Threadrippera, ponieważ często mnie pytacie, co to jest w ogóle za pudełko, skąd ono się tutaj wzięło, czy mam Threadrippera i tak dalej, i tak dalej. Otóż na pytanie, czy mam Threadrippera, należałoby odpowiedzieć w ten sposób. Mam do niego dostęp, ale nie jest on moją własnością. Nie stać mnie na tak drogi komputer, to po pierwsze, a po drugie, tak potężny komputer nie jest mi do niczego potrzebny. Filmy w Full HD, takie które ja robię, czy jakieś podstawowe granie, spokojnie wystarcza mi mój Ryzen 7700. Z Maslo, w takim razie co to jest za komputer? Tak więc ten komputer, który widzicie tutaj na przebitkach, został złożony do firmy, w której pracuję jako programista. Został wybrany i poskładany właśnie w ten sposób, aby w tej firmie zarabiał. Mogę wam powiedzieć, że ten komputer na siebie zarobił. Ba! Popracował on zaledwie 3 miesiące, a nie dość, że na siebie zarobił, to także zarobił dla firmy, w której pracuje, 5-krotność swojej wartości. Zapytacie więc, wow, no to nieźle, co takiego więc ten komputer robił? Otóż sprawa wygląda w ten sposób, że bardzo chętnie bym się z wami podzielił tą informacją, jednakże przewództwo firmy bardzo prosiło mnie, żebym nie mówił szczegółów. Tak więc powiem wam to bardzo, bardzo ogólnikowo. Mianowicie, ten komputer był wykorzystywany do wirtualizacji wielu procesów naraz, które wykonywały pewne obliczenia. I co ciekawe, to był tak specyficzny przypadek, że nawet prędkość rdzenia nie bardzo miała znaczenie, ponieważ te obliczenia były również uzależnione od danych, które przychodziły z zewnątrz. Po prostu przez sieć internetową. Czyli w skrócie mówiąc, potrzebny był tutaj kombajn, który będzie w stanie obsłużyć wiele zadań naraz. Niekoniecznie najszybciej, ale po prostu, żeby je obsłużył. Co się więc znajduje w tym bydlaku? Znajdziemy tutaj Threadrippera, najmocniejszego z pierwszej generacji. Mamy tutaj do dyspozycji 32 GB RAM-u DDR4, taktowanego 2400 MHz, pracujących w dual channel. Tak, tak, tak. Już widzę wasze miny, że płaczecie. Czemu tak mało megaherców? Czemu tylko dual channel? Spokojnie, spokojnie. Dojdziemy i do tego. Dajcie mi skończyć. Karta graficzna, która zasila ten komputer, to prawdziwa bestia, ponieważ jest to... Radeon R5-230. Zasadniczo ta karta miała tylko wyświetlić pulpit i to wszystko. Mamy tutaj także do dyspozycji dysk 240 GB obsługujący protokół NVMe pod M2, a także mamy tutaj 750-watowy zasilacz Be Quiet z certyfikatem 80 Plus Gold. Dobra, pogadajmy sobie o tym RAMie. Otóż, jak wiele z was pewnie sugerując się filmem Ziemniaka widziało, że rzeczywiście wymiana pamięci na szybsze daje duży przyrost. I pewnie, jeżeli ziemniak sporadycznie gra na swoim komputerze, to ma to jak największy sens. Jednakże, jak sami widzicie, ten komputer został stworzony po to, by zarabiać pieniądze. I szczerze mówiąc, tak jak mówiłem wcześniej, niekoniecznie zależało nam na prędkości, co na tym, żeby po prostu obsłużyć jak najwięcej wątków. Prędkość była dla nas po prostu drugorzędna, ponieważ wiele rzeczy i tak działo się niezależnie od nas. Dlatego ten, powiedzmy, 5 czy 10% przyrost mocy, który moglibyśmy uzyskać, nie był dla nas aż tak łakomym kąskiem. Po drugie, dlaczego dual channel? Zasadniczo plan był taki, że miał być quad channel i 64 GB RAM-u. Jednakże nie byliśmy w 100% pewni, ile pamięci operacyjnej będziemy potrzebować. Przypuszczaliśmy, że będzie to właśnie gdzieś tak od 30 do 40 GB.
Jak się okazało, kiedy uruchomiliśmy całą machinę, kiedy ten komputer zaczął pracować, okazało się, że zużycie RAMu jest na poziomie 28 GB, no i po prostu nie byliśmy zmuszeni dokupić więcej pamięci. No i w sumie dobrze nam to wyszło, bo tak to mielibyśmy więcej RAMu i ten RAM w ogóle nie byłby wykorzystany. Tak jak mówiłem, w ciągu 3 miesięcy ten komputer na siebie zarabiał. Jednakże teraz już nie wykonuje tych operacji, które wykonywał. Zapytacie więc, co ten komputer będzie robił? Będę grał w grę. A no tak, ten komputer zostanie tutaj w firmie i będzie służył, o dziwo, do montażu wideo. I to nawet nie tyle, że moich filmów, co filmów tutaj do firmy. Jednakże narodził się pewien problem, bo tak jak wam pokazałem, ta karta graficzna jest totalnie beznadziejna i zasadniczo, kiedy uruchamiałem DaVinci Resolve, mogłem w ogóle totalnie zapomnieć o jakiejkolwiek korekcji kolorów, ponieważ DaVinci Resolve jest o tyle specyficznym programem do montażu, że on rzeczywiście dość mocno korzysta z karty graficznej, a także procesora. I tak się składa, że jeden z prezesów tutaj ma dość mocną kartę graficzną, dlatego po prostu pójdziemy i mu ją ukradniemy i wsadzimy ją sobie do Threadripperka. Czuję się oszukany, bo tu jest 1060, nie 1070. Okej. Okay. Swoją drogą miałem troszeczkę problem z dołożeniem tej karty graficznej, ponieważ okazało się, że wcześniej nie dołączyliśmy sobie tych przewodów do modularnego zasilacza, no i musiałem pół komputera rozbebeszyć, potem go poskładać, generalnie to masakra. Ale zanim przejdziemy do benchmarków takich z programu do montażu, przejdźmy do Cinebench'a, bo myślę, że to jest bardzo fajny obrazek i super to wygląda. No sami przyznacie, jest coś mocno hipnotyzującego w tym, jak ten Threadripper przedziera się po prostu przez tego Cinebench'a tymi 32 kratkami i po prostu rozwala wynikiem. Co do samego Resolve'a, ta karta graficzna jak najbardziej się nadaje, 1060 spokojnie wystarcza. I z takich benchmarków po zaaplikowaniu na zmontowany film Luta, który ma 400 MB, zrenderowanie 10-minutowego filmu zajęło poniżej 2 minut. No także, moi drodzy, montaż na takim sprzęcie jest po prostu niesamowicie przyjemny, pomijając już takie aspekty, że oczywiście wtedy, kiedy renderujemy film, spokojnie możemy zająć się innymi rzeczami i to nie uziemia totalnie naszego komputera. Myślę, że to jest istotna przewaga, bo zasadniczo mój Ryzen 7 nie radzi sobie tak bardzo gorzej, ale na przykład podczas renderowania filmu mój komputer pozostaje nieużyteczny. No to co, jakieś testy z gierek? Otóż, moi drodzy, muszę was rozczarować. No nie bardzo mam jak przetestować gierki. Głównym powodem jest tutaj to, że jest to komputer firmowy, no i nie bardzo po prostu chcę na niego instalować gry. Po drugie, nie ma on nawet dysku twardego, na którym zmieściłyby się jakieś konkretne gierki. No a po trzecie, Threadripper sam w sobie nigdy specjalnie nie był przeznaczony do grania, więc oczywiście da się grać na tym komputerze, da się zrobić dwóch graczy na jednym komputerze, co chyba ziemniakowi nigdy już nie wyjdzie i przestałem nawet na to czekać. Chociaż prawda jest taka, że nawet gdybyście sobie wzięli i piątkę 9600, no to zasadniczo w grach ona zamiecie tym Threadripperem. Przynajmniej na razie, gdy gry nie wykorzystują 32 wątków. No i moi drodzy, taka jest właśnie cała historia z tym pudełkiem, które tam stoi. Więc teraz możecie sobie śmiało powiedzieć, że już wiecie, co to pudełko z Threadrippera tam za mną robi. Chociaż wiecie co? Tak sobie teraz myślę. Jakbyście bardzo, bardzo chcieli, pomijając oczywiście jakby sens tego, ale rozumiem, że jesteście po prostu ciekawi, gdybyście bardzo chcieli, żebym zrobił test tego Threadrippera w grach, to dajcie mi po prostu znać w komentarzach. Może jakoś uda mi się tutaj wynegocjować, żeby parę gierek zainstalować i pokazać wam, jak to śmiga. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby subskrybować po więcej. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, BIOS.